Książka Marcina Różalskiego już dostępna. Zamów na książkaróżala.pl. Denis, pierwsze wrażenia po tym szalonym pojedynku. Powiem Ci szczerze, oglądaliśmy tutaj wszyscy z zaciekawieniem i do tej pory nie do końca wszyscy wiemy, co się stało. To może pierwsze Twoje jakby... Wy lepiej wiecie ode mnie, nie? Niż co się stało. No tak oglądaliśmy i wiemy, co się stało, ale no, jak według Ciebie ten pojedynek przebiegał i czy tam wszystko było zgodnie z planem, czy jednak Cię trochę zaskoczyli tym mocnym wejściem? Dwóch jednak silnych chłopów, szczególnie Natan. No jednak tam jakąś tam masę ma. Nie czułem się zaskoczony. Wiedziałem, że mogę wylądować na glebie. To było w moim celu planowane, że tak może być. Ale widziałem to inaczej, myślałem, bo tak Natan szedł, ale widziałem tą jego niepewność w oczach i tak jakby tak dziwnie się ruszał i myślałem, że skoczy na bok ciosa, a też na mnie wszedł i się potknąłem, no ale co trwa to. Jesteś zawiedziony trochę? Jakby za krótko. Są dwie pizdy, że się już nie chcą bić, że ich boli głowa, tego boli kurwa i wymyślę, że nic nie słyszę nawet. Słuchaj, a to nie było tak, że twój kumpel, przyjaciel właśnie uderzył ciosa i przez to pojedynek został przerwany? Bo mi się wydawało, że ogólnie sędziowie, prawda, chcieli jakby kontynuować tą walkę. Nie wiem, to dopiero... Nie wiem. No, a tak było. Natan mówi, że nie chciał walczyć już. Natan mówi, że jest półprzytomny, że nic nie słyszy, że nie chce walczyć. Jeśli mówić technicznie, to po faulu, jeśli zawodnik nie chce kontynuować, to jest dyskwalifikacja. Jeśli faul jest intencjonalna, tutaj był. Był, dlatego że byłem gryziony od tyłu w fotelicę i w ucho. To widzieliście czy nie? No przez tego, który był na plecach. Przez ciosa? Nie, no, cios był na ziemi, Natan mi skoczył za plecy. No tak, no 3-4 tak. Razy mi gryzł w ucho i tu spokojnie. Ja nie ściemiam, także czekamy aż filmiki w przybliżonym tempie wszystko będę wstawiał na bieżąco. Trzeba to wszystko zobaczyć, bo ja nie powinien dyskwalifikowany, mówiłem sędziemu. Palec mi cały do oka, dlatego mam czerwony palec, bo mi cały palec włożył do oczu z tej pozycji. Także musi być zmiana werdyktu, bo tak chuj w ten werdykt, a to nie przyjdę po werdykt, chuj ma werdykt. A tak nie może być, że ja krzyczę, że mi kurwisko gryzie kurwa i cisza jest, nie? Gdyby mnie nie gryzł, to bym nie kopał na ziemi. Jeżeli chodzi o sam początek walki, no bo to jest nietypowa formuła, dwóch na jednego, czy ty tego się tak spodziewałeś? Co ty masz słuchem? Ja pierdolę. Weź o kalafiora, ty. Czy ty tego tak się spodziewałeś, że to tak będzie wyglądać, czy troszeczkę cię zamroziło na początku, jak ten pojedynek się rozpoczął? Nie, z niczym mnie nie zamroziło. Denis, ty myślisz, że dojdzie jeszcze do jakiejś konfrontacji, czy ty już ten rozdział uważasz za zamknięty? Ja uważam rozdział za zamknięty, a karma i tak wróci do nich. A ty ogólnie jesteś zadowolony z tego, jak to się skończyło? Czy jak jakbyś... mogę być zadowolony, skoro kurwa 30 sekund ja chciałem się dalej bić, ale te cioty nie chciały. No właśnie, ale też chyba miałeś taki plan, że po prostu jak sprowadzisz kogoś na glebę, to tu już go dojeżdżasz nawet jakby, czy będzie dyskwalifikacja, czy nie, bo sam nam to mówiłeś. Tak mówiłem, kurwa, słuchaj, się kurwa w ogóle nawet nic nie poczułem. No nie, jak można ważyć 105 kg kogoś dusić od tyłu i kurwa dusić, nie? Mieli mnie w dwóch w parterze, no i no, nic nie zdziałali takiego. Jeszcze raz takie to pytanie, bo się zawiesiłem. Czy taki był plan, że jak już kogoś przewrócisz na to, no, na czy ciosa, to go po prostu na glebie leży i go lejesz? Gdyby mnie nie gryzł od tyłu w głowę, to bym go nie kopał na glebie. Bo po prostu wiem, bo chciałem ich rozlegać. Tak już się... Słuchaj, no ja myślę, że ten format faktycznie się już wyczerpał. Mówimy, Denis, Natan, ten temat jest zamknięty. Wbiłeś do organizacji. Co dalej? Na co możemy liczyć? Za miesiąc kolejna walka. Od razu już, tak? Od razu, no to ci nic nie jest. Trwa o 30 sekund, kurwa. A może nie chcemy oczywiście nazwiska, bo pewnie nie możesz powiedzieć, ale czy to jest ktoś, z kim jesteś skonfliktowany? Nie, no mam nadzieję, że to będzie Tazy, że Tazy pójdzie po jaja i będzie się bił ze mną. Na razie widzę, że wymięka, ale chciał się ze mną bić poza, nie wyszedł. Także czekam, aż wyjdzie ze mną do klatki w listopadzie. Mam taką nadzieję. Słyszałeś o tym, że Fame ogłosił, że Natan za to, co zrobił na programie, nie dostanie wynagrodzenia za walkę? No i bardzo dobrze, i honorowo. Federacja zachowała się wzorowo. Tak jak powinno. Kobiet i rodzin Afryki. A mówili ci to wcześniej, czy jest też się dowiedziałeś teraz? Nie, dowiedziałem się teraz, szacunek. No tak, zachowali się w porządku, to prawda. Pytanie, to też tutaj gadałem przed chwilą z Diego. On mówi, że on bardzo chciałby rewanż z tobą. Widzisz taki pojedynek, czy najpierw Tazi, bo który jest teraz naprawdę na wzdorzącej? Widzę teraz Taziego, a na początek nowego roku widzę Kubiszyna. No to myślę, wydaje, by było naprawdę ciekawe zestawienie. Jak najbardziej, kurwa. 30 sekund jeba. Skurwa. Słuchaj, Denis, właśnie... Był bardzo długie zbliżenie na Ciebie, jak ten pojedynek się skończył, stali przy Tobie ochroniarze. Widzieliśmy w Twoich oczach i w Twojej twarzy no, obłęd. Co Ty w tej chwili czułeś, jak Ty widziałeś, że ten pojedynek skończył się tak szybko i nie możesz dalej dokończyć swojego dzieła i stałeś, patrzyłeś na swoich rywali na drugim końcu oktagonu? Szczerze Ci powiem, słuchaj,
W walkach wiele razy byłem na glebie, wiele razy byłem około 4. Wstawałem figołkami, nie patrząc gdzie wstaję, wstawałem i się napierdalałem. Kroki w bok robiłem. A to dla tych PiS to może jest coś nowego, ale dla mnie to jest kurwa normalne. I nawet jakbym siedział tak jak ja mu, to potrząsnął i bił dalej. No tak, tak się tak robią ludzie z charakterem, ale to są dwie pizdy. Ten co ma ucho rozjebane, ale ty. Idzie? Nie, ten jakie ma ucho rozjebane. Kalafiorek będzie piękny. Będzie. To cóż, Denis, no, czekamy na rozwój wypadków, zobaczymy jak federacja odniesie się do tego, że byłeś gryziony, bo to również był faul. No tak, dlatego mówię, ja bym nie kopał w ryj, w tym momencie akurat, gdybym kurwa nie frajer jebał. Ale ty liczysz na to w ogóle, że werdykt może zostać zmieniony, ale czy ty w ogóle nie masz tego pod uwagę? Musi być zmieniony, jak to zobaczymy na kamerze, no jeżeli to kamera ujęła wszystko, nie? Denis, słuchaj, jeszcze cię muszę spytać o to, jak sytuacja z Cloud? Ty wiesz coś więcej, czy po prostu już jesteś w Fejmie definitywnie, a z Cloud zakończyłeś przygodę, czy ty jesteś wypożyczony, jak to wygląda? Jestem w Fejmie definitywnie. Czyli Cloud jest po prostu klapka, już koniec? Tak, zdecydowanie. Ty już powiedziałeś, że chcesz zakończyć ten rozdział z tymi właśnie dwoma swoimi oponentami, ale uważasz, że oni będą chcieli zakończyć ten rozdział z tobą, czy będziesz musiał dalej odpowiadać jakoś na ich zaczepki? Życie samo ich zweryfikuje. A ty widziałeś, jak twój kolega z narożnika ciosa zaatakował? Nie widziałem. Zobaczę sobie na powtórkach. No, dwa takie czyste weszły. No, to bardzo dobrze. No właśnie, ja, tak jak powiedziałeś, ja nie wiem, czy to też nie wpłynęło jakby na końcowy werdykt. Oczywiście wiemy, że... Na pewno nie ten i nie ma co nakręcać tego, jak ty to nakręcasz, bo... Nie? Bo możesz zrobić koledze problemy przez takie gadanie. No już ta walka się i tak skończyła, więc... Ta walka się skończyła i nie ma tematu, a takie gadanie tylko nakręcanie i robienie komuś przypału, nie? Ktoś nerwa przychodzi, pomaga koledze, wali kogoś w gadanie twoim, no to robi mi komuś przypał. Czy nie, no walka i tak się zakończyła, więc to już było poza. Nieważne, nakręcasz medialny szum. Okay. No dobra, Denis, co, nie będziemy się dalej zatrzymywać, dziękujemy bardzo i czekamy na kolejne pojedynki. Dobra, dziękuję wam bardzo. Dzięki. Na razie, hej.